Dzień dobry Państwu. Moje nazwisko Aneta Rzepecka. Miło mi jest Państwa zaprosić na film szkoleniowy dotyczący generowania profili terenowych. Szkolenia z wykorzystania produktów LIDAR realizowane są w ramach projektu Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami ISOC. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Szkolenia powstały na zlecenie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Firma Progea Consulting jest liderem konsorcjum przeprowadzające mniejsze szkolenia. Treści zaprezentowane w mniejszym filmie są odzwierciedleniem informacji przedstawionych uczestnikom podczas szkoleń. W związku z tym prezentowane ćwiczenie oparte jest na danych wykorzystywanych podczas szkoleń stacjonarnych. Generowanie profili na numerycznym modelu terenu i numerycznym modelu pokrycia terenu odbywać się będzie za pomocą paska narzędziowego 3D Analyst. Narzędzie Interpolate Line umożliwia narysowanie profilu, który następnie zostanie zwizualizowany za pomocą polecenia Profile Graph. Następnie wygenerowany zostanie profil na podstawie chmury punktów. Aby wykonać profil, należy skorzystać z paska narzędziowego LAS Dataset, przeznaczonego do pracy z chmurą punktów. W drugim kroku zostanie dokonany pomiar wysokości drzewa. Aby zacząć pracę, należy uruchomić projekt programu ArcMap z folderu ćwiczeniowego o nazwie 0403 ArcMap. Po uruchomieniu programu w tabeli zawartości znajduje się numeryczny model terenu NMT, numeryczny model pokrycia terenu NMPT, a także chmura punktów o nazwie Klempino. W pierwszej kolejności wykonamy profil terenowy na numerycznym modelu terenu. W tabeli zawartości włączamy sobie aktywność tej warstwy, aby wyświetliła nam się w oknie roboczym. Następnie uruchamiamy pasek narzędziowy 3D Analyst. Na górnym interfejsie klikamy prawym klawiszem myszy i wskazujemy pasek narzędziowy 3D Analyst. Aby przeprowadzić profil na numerycznym modelu terenu, należy w pasku narzędziowym w menu rozwijalnym wskazać numeryczny model terenu NMT. Następnie należy przybliżyć się do wybranego fragmentu NMT, aby przeprowadzić profil. Służyć temu będzie narzędzie Interpolate Line. Aktywujemy je. Następnie pierwszym kliknięciem myszy zaczynamy rysować profil. Nadajemy mu długość oraz kierunek i dwukrotnym kliknięciem kończymy rysowanie profilu. Narysowany profil możemy zwizualizować za pomocą narzędzia Profile Graph. Na wygenerowanym profilu wyraźnie widać koryto rzeki. W drugiej kolejności zostanie wygenerowany profil na numerycznym modelu pokrycia terenu. W tym celu w tabeli zawartości wyłączamy z okna wyświetlania NMT i włączamy NMPT. Następnie za pomocą paska narzędziowego 3D Analyst wskazujemy w menu rozwijalnym NMPT oraz rysujemy profil tym samym narzędziem co poprzednio Interpolate Line. Możemy narysować profil bardzo blisko poprzedniego. Pierwszym kliknięciem zaczynamy rysować profil, następnie wskazujemy jego długość i kierunek i dwukrotnym kliknięciem kończymy jego rysowanie. Po zakończeniu rysowania profilu możemy go zwizualizować za pomocą narzędzia Profile Graph. Mamy wygenerowane dwa profile, profil na NMT i NMPT. Na NMPT widać wyraźnie obszary zadrzewień. Z kolei na NMT o wiele łatwiej tutaj znaleźć koryto rzeki. Przejdziemy teraz do narysowania profilu terenowego na chmurze punktów. W tym celu wyłączmy sobie z wyświetlania tworzone profile. Możemy również wyłączyć pasek narzędziowy 3D Analyst i uruchomić pasek narzędziowy LAS Dataset. Prawym klawiszem myszy na górnym interfejsie i wyszukujemy pasek narzędziowy LAS Dataset.
Następnie wyłączamy z tabeli zawartości z okna wyświetlania NMPT i uruchamiamy Krępino, czyli chmurę punktów. Należy teraz odszukać budynków na chmurze punktów, przez które poprowadzimy profile terenowe. Dokonujemy wyboru budynku, a następnie za pomocą paska narzędziowego Last Dataset uruchamiamy narzędzie o nazwie Last Dataset Profile View. Czekamy jeszcze na załadowanie chmury punktów. Uruchamiam raz jeszcze narzędzie Last Dataset Profile View. Następnie zaczynam rysowanie. Pierwszym kliknięciem myszy zaczynam rysowanie profilu. Następnie wskazuję jego długość i kierunek. I kolejnym kliknięciem akceptuję to. Następnie wskazuję szerokość rysowanego profilu. I kolejnym kliknięciem kończę jego rysowanie. W tym momencie pojawia się okno profilu, w którym generowany jest profil terenu. W oknie profilu możemy nawigować się myszą, a także rolką na myszce. Przejdziemy jeszcze do dokonania pomiaru wysokości drzewa. Uruchamiamy w tym celu w oknie profilu narzędzie Measure. Następnie zaczynamy rysowanie od poziomu gruntu aż do najwyższego elementu drzewa. Klikamy akceptując jego wysokość i w oknie profilu możemy odczytać jego wysokość. W ćwiczeniu wygenerowano profile terenowe dla numerycznego modelu pokrycia terenu i numerycznego modelu terenu. Dokonano porównania obu profili poprzez wskazanie koryta rzeki. Ponadto wygenerowano profil dla chmury punktu oraz dokonano pomiarów wysokościowych na przykładzie drzewa. Dziękuję serdecznie za uwagę. Zapraszam na stronę internetową www.szkolenialidar.gugik.gov.pl.